I od razu zrobiło się jakoś tak ciepło, świątecznie. To prawda. Kochani, spotykamy się z Wami w tym roku w nieco inny sposób niż dotychczas z wiadomych względów. Ale przygotowaliśmy dla Was przepiękny, pełen ciepła koncert kolęd, pastorałek i nie tylko, żeby umilić Wam ten przepiękny, świąteczny czas. W dzisiejszym koncercie wezmą udział skwierzyńscy artyści. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć Państwu przyjemnego odbioru. Upragniony.
Wszyscy do stajenki to jedna z moich ulubionych kolęd. U mnie tradycją jest to, że siadamy zawsze po kolacji wigilijnej, rozdajemy wszystkim prezenty od świętego Mikołaja, a potem wspólnie śpiewamy kolędy. Jest to nasza tradycja i mamy do niej ogromny sentyment. A Stasiu, jaka jest twoja ulubiona kolęda? Zanim ci powiem, Monia, jaka jest moja ulubiona kolęda, to troszkę dopowiem też o naszej tradycji u mnie w domu. Więc z samego rana, gdy wszyscy się krzątali, tam troszkę sprzątali, ubierali choinkę, to już w tym momencie było załączane takie urządzenie, które później nazywało się gramofonem, a wcześniej adapterem. I mieliśmy w domu taką, wówczas nie było long playów, więc płyta długogrająca, a na niej były kolędy w wykonaniu poznańskiego chóru męskiego. Uwielbiałem w tym wykonaniu te kolędy, bo one były takie dostojne, takie były bardzo, podnosiły takiego ducha świątecznego. Bardzo to lubiłem, a najbardziej podobała mi się tam kolęda, gdy się Chrystus rodzi. Stasiu, przecież święta to nie tylko kolędy, ale też przede wszystkim sprzątanie i ogromne gotowanie. Oj, pamiętam, mojej mamie jako dziecko to współczułem, jak od samego rana urabiała to ciasto i musiała, myślę, z kilkadziesiąt uszek z grzybami ukleić, żeby były do barszczu. A u ciebie? A u mnie właściwie zawsze są pierogi z kapustą i z grzybami, ale mamy też wersję z pieczarkami. No i jak za chwileczkę usłyszymy w kolejnej pastorałce, w święta, w świąteczny czas bardzo dużo się dzieje.
czyści, sprząta. Święta, święta, pachnie ciasto, jadą goście w domu ciasto, w domu bar i zamieszanie, wielka radość i witanie. Święta, święta, pachnie ciasto, już choinka pełna blasku, gwiazdka mruga, jest noc święta, będą mówić dziś zwierzęta. Szczęścia, pomyślności życzy kartka kolorowa. Radio też jest bardzo ważne, bo kolędy ludziom śpiewa. Nikt się dzisiaj nie pokłóci, nikt się dzisiaj nie rozgniewa. Święta, święta, pachnie ciasto, jadą goście w domu ciasno, w domu bar i zamieszanie, wielka radość i witanie. Święta, święta, pachnie ciasto, już choinka pełna blasku, gwiazdka mruga, jest noc święta, będą mówić dziś zwierzęta. Święta, święta, pachnie ciasto, już choinka pełna blasku, gwiazdka mruga, jest noc święta, będą mówić dziś zwierzęta. O, przygotowania do świąt, a w szczególności do wieczoru wigilijnego, to taki zawsze u mnie w domu był magiczny czas. Mój tato był wielkim tradycjonalistą i oczywiście choinka musiała być prawdziwa. Na choince musiały być powieszane jabłka, powiązywane za ogonki. W orzechy wbijało się, włoskie orzechy, wbijało się gwoździki. Na te gwoździki sznureczki, to wszystko wieszało się na choince. Cukierków musiało być mnóstwo, poobwiązywane też sznureczkami i powieszone na choince. Bombki to dopiero później, jako dodatek tylko stanowiły takie, a tak to wszystkie te naturalne takie wisiadełka, również i papierki takie robione z nich, łańcuchy i takie inne różne gadżety. A i najważniejsze, u mnie w domu pod choinką zawsze było pełno siana. Tak na wysokość 20 cm. Tak, naprawdę? Wszystkie prezenty pochowane były w tej sianie i jako małe dzieci musieliśmy kopać w tym sianie, żeby doszukać się tych swoich upominków, które przyniósł Mikołaj i schował w sianie. Fantastyczna sprawa. U mnie na przykład choinkę ubieraliśmy zawsze całą rodziną, ponieważ dla dzieci to była ogromna frajda. Dorośli wiadomo, gdzieś tam nam zawsze pomagali, ale mieliśmy przy tym też wielki ubaw, ponieważ tańczyliśmy wokół choinki, słuchaliśmy kolęd, prawda? A fantastyczne jeszcze było to, że gdzieś tam w kuchni już było czuć ten gotujący się przepyszny barszcz czerwony. A wszyscy głodni. A wszyscy już głodni, tak jest. Także święta to naprawdę magiczny czas i ja go uwielbiam. Któż pobierze kolędować małemu Jezusowi, Chrystusowi, dziś nam narodzonemu. Pastuszkowie, przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu. Pastuszkowie, przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu.
sami, z piosneczkami za wami pospieszymy. A takiego maleńkiego niech wszyscy zobaczymy. Jak u Boga narodzony, płacze w stajni położony, więc go dziś ucieszymy. Jak u Boga narodzony, płacze w stajni położony, więc go dziś ucieszymy. Wtedy niechaj wszędy zabrzmi świat z wesołości, że posłany jest nam dany Emanuel z niskości. Jego wtedy przywitajmy, z aniołami zaśpiewajmy, chwała na wysokości. Jego tedy przywitajmy, z aniołami zaśpiewajmy, chwała na wysokości. Muzyka klasyczna również nastraja do cudownego przeżywania świąt. Właściwie masz rację, Stasiu, bo muzyka klasyczna pasuje do tego klimatu długich zimowych wieczorów, ciepłego koca oraz gorącej herbaty, która pachnie pomarańczami i goździkami. I ktoś przy pianinie. Tak jest.
pamiętam, jak po kolacji wigilijnej, już tacy najedzeni, prezenty rozpakowane, zdążyliśmy się nimi nacieszyć, potem jeszcze zjeść jakiś owoc, pomarańcze, no i przychodził czas na rodzinne wyjście na pasterkę. A na pasterkę chodziliście na którą godzinę? 22 czy 24? A Monia, jak ja byłem bardzo młodym człowiekiem, to pasterka była tylko jedna, o północy. I to był problem, bo jak miałem tam lat 8 czy 9, to nie mogłem tej pasterki się doczekać. I częstokroć usypiałem, potem mama mnie budziła i razem całą rodziną wychodziliśmy na pasterkę. To musiał być naprawdę piękny, świąteczny i mroźny klimat. Cuda, cuda ogłaszają, cuda, cuda ogłaszają, cuda, cuda ogłaszają, cuda, cuda ogłaszają. Dzisiaj Betlejem, dzisiaj Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi nas, oswobodzi. Ciebie, Stasiu, ale u mnie w rodzinie jest również taka tradycja, że co roku przygotowujemy przy stole puste miejsce, puste nakrycie dla jakiegoś zbłąkanego wędrowca, który by chciał przyjść do nas, zjeść z nami ten wigilijny posiłek. Czy tak samo jest u Was? Czy tak samo robicie? Oczywiście. To nie tylko, że jest puste miejsce i talerzyk, ale w moim rodzinnym domu też była taka tradycja, że to oczywiście moi rodzice tak nakazywali, że w narożniku stołu, pod obrusem, po przeciwległej stronie drzwi, jeszcze musiał być ząbek czosnku, który miał wzbogacić o zdrowie wszystkich i mieszkańców, i ewentualnie tego wędrowca. A od strony drzwi pod obrusem były klucze od domu, które miały świadczyć o otwartości tego domu, że każdy, kto przyjdzie, to będzie w tym domu ugoszczony w wieczór wigilijny. A no to super, naprawdę fajna tradycja. Być może ja z moją rodziną również będziemy mogli z takiej tradycji skorzystać w tym roku czy w przyszłym. Zachęcam. Wieczerza uroczysta.
i życzenia, dziś miłość i wzruszenia, nad światem pokój jest. Sianko włożyć, okruszki zebrać chleba, na pierwszą gwiazdkę jeszcze poczekać tylko trzeba. Nikogo nie brakuje, jest talerz dla wędrowca, dla nieznanego gościa, co sam na świecie jest. Kolęda, hej, kolęda, opłatek i życzenia, dziś miłość, dziś wzruszenia, nad światem pokój jest. Dla nieznanego gościa, co sam na świecie jest. Kolęda, hej, kolęda, opłatek i życzenia, dziś miłość, dziś wzruszenia, nad światem pokój jest. Nad światem pokój. Stasiu, przypomniało mi się, że na święta całą rodziną siadamy i oglądamy przez cały okres trwania świąt filmy. Jest to taka nasza wspólna chwila, której czasem brakuje w dniu codziennym. Ale nie chcesz powiedzieć, że wspólnie oglądaliście Kevina samego w domu co święta? A właśnie, że nie. U nas oglądamy cały cykl Piratów z Karaibów. A to zaskoczenie. Thank you.
Moi drodzy, zanim usłyszycie ostatnią kolędę dzisiejszego wieczoru, chcielibyśmy Państwu życzyć miłych, spokojnych, wesołych, zdrowych, radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. Dzieciątka.